Lech Kaczyński utrzymywał dłuższe relacje z Czesławem Kiszczakiem? Opinia publiczna poznała kolejne zadziwiające dokumenty na ten temat. Dowody w sprawie potwierdziła wdowa po generale i byłym ministrze spraw wewnętrznych z czasów PRL. Lech Kaczyński był uczestnikiem spotkań środowiska Solidarności z dygnitarzami PRL w Magdalence. Przełom 1988 i 1989 roku minął pod znakiem wielodniowych konsultacji ludzi. Antykomunistyczny jest z członkami rządu, który zmierzał do płynnego przekazania władzy. Środowisko Solidarności reprezentowali m.in. Lech Wałęsa. Adam Michnik, Bronisław Geremek, czy właśnie Lech Kaczyński. Lech Kaczyński utrzymywał w wolnej Polsce dobre relacje z generałem Kiszczakiem. Aż do rządów PiS. Przez lata środowisko skupione wokół Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej Porozumienia Centrum dystansowało się od porozumień w Magdalence. Które utorowały drogę do tzw. okrągłego stołu. Tymczasem z ukazanych dziś przez redaktora Rzeczpospolitej Tomasza Krzyżaka dokumentów wynika, że jeszcze wiele lat po Magdalence i okrągłym stole Czesław Kiszczak korespondował z Lechem Kaczyńskim. Dokument znajdował się w archiwum Instytutu Hoovera. A odnaleźli go niedawno dziennikarze Rzeczpospolitej i Polskiego Radia. Wcześniej informowali też o korespondencji Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Kiszczak gratulował wyboru na prezydenta Warszawy, ale w sieci pojawił się skan listu, jaki Kiszczak wysłał świeżo wybranemu prezydentowi Warszawy. Lech Kaczyński został nim w 2002 roku. Jego partia, powstała z kręgosłupa AFS, działała wtedy nieco ponad rok. Zaskakuje nie tylko sam list, ale życzliwa relacja Kaczyńskiego z Kiszczakiem. Z przyjemnością przyjąłem pański miły gest, odpisał PRL-owskiemu działaczowi Kaczyński. Sama wdowa po generale Kiszczaku powiedziała, że obaj panowie, wbrew temu co się mówi, nie byli wrogami. Z drugiej strony dalszą część listu Kiszczaka można odebrać jako szantaż Kaczyńskiego. Generał mógł bać się, że działacz nieprzejednanej frakcji w Solidarności. Zwolennik grubej kreski i dezubekizacji rozpocznie nagonkę na byłych polityków i wojskowych z czasów PRL. Proszę przyjąć serdeczne życzenia z okazji wyboru na prezydenta Warszawy. Szperając w szufladach, znalazłem trochę zdjęć z rozmów w Magdalence. Które utorowały drogę do okrągłego stołu, do przemian ustrojowych w Polsce.
pozwalam sobie je panu przekazać. Co odpowiedział Kaczyński? Niechaj klimat tych spotkań i obrad towarzyszy panu w jego dalszej służbie ojczyźnie, napisał Kiszczak. Oprócz ważnej dla mnie wartości osobistej mają one też niewątpliwie wartość historyczną. Tym bardziej doceniam znaczenie pańskiego gestu, czytamy w sieci. Wdowa po Kiszczaku tonuje jednak nastroje, mimo ujawnienia kolejnych rewelacji z dawnej szafy generała. Mój mąż był życzliwy dla Lecha Kaczyńskiego. Z wzajemnością. Szanowali się. Widać to przecież w tych listach. Długo utrzymywali kontakt, właściwie do czasu choroby męża. Gdy zaczął się już bardzo źle czuć, cytuję wdowę po generale wp.pl. Z czasem było już tylko gorzej. Sędziwy i chorujący generał wzywany był do sądów. Po dojściu PiS do władzy ruszyła machina rozliczeniowa. Za stan wojenny i inne tragedie z czasów Polski Ludowej. Lech Kaczyński, mimo iż nie żyje już od ponad 8 lat, wciąż powraca w rozmowach polityków. Jedni wspominają go z rozrzewnieniem, inni wbrew zasadzie. O zmarłych mówi się dobrze, albo wcale wypominają jego błędy. Do tej drugiej grupy przyłączył się teraz poseł PO. Który sprowokowany przez ministra PiS zaczął wytykać złe decyzje zmarłego prezydenta. Lech Kaczyński, jak każdy prezydent, często musiał podejmować decyzje, które dzieliły Polaków. Niektóre z nich przytaczane są do dziś i stawiane jako przyczyna obecnej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska. Do jednej z takich sytuacji doszło ostatnio na antenie telewizji Polsat. Minister PiS rozpoczął niebezpieczne licytacje. Ucierpiał wizerunek Kaczyńskiego. Jacek Sasin był gościem programu Śniadanie z Polsat News. Gdzie toczyły się dywagacje dotyczące podwyżek prądu. Polityk przytoczył w nim wywiad Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku. Który rozpoczął dyskusję o popełnionych przez prezydenta błędach. Ale czy ja w UE nie byłem solidarny? Przecież zgodziłem się na przykład na politykę klimatyczną. Z punktu widzenia Polski ryzykowną. To był mój gest w stosunku do pani kanclerz Angeli Merkel. Niestety nie zawsze mogliśmy liczyć na podobne gesty pod naszym adresem. Powiedział Lech Kaczyński w wywiadzie udzielonym 2 lata przed śmiercią. Słowa zmarłego prezydenta odnosiły się do negocjacji paktu klimatycznego z 2007 roku. Które zakładały m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%.
Przytoczone zostały one przez ministra PiS, Jacka Sasina. Mężczyzna rzucił nimi w rząd PO-PSL, który jego zdaniem nie reagował na podejmowane wówczas decyzje. Nie reagowali na te bardzo złe dla Polski decyzje, które zapadały w Komisji Europejskiej. Oznajmił Jacek Sasin. To Lech Kaczyński podejmował złe decyzje. Emocjonalna odpowiedź Sasina. Na słowa Jacka Sasina bardzo oburzył się obecny w studio poseł Platformy Obywatelskiej, Marcin Kierwiński. Mężczyzna na zarzuty ministra PiS odpowiedział bardzo ostro, komentując: że wspomniana przez polityka PiS decyzja została podjęta przez zmarłego prezydenta. Decyzja Lecha Kaczyńskiego, odrzekł Kierwiński na słowa Sasina. Takich słów słuchać nie mógł minister PiS. Który niemalże natychmiast rzucił się na obronę nieżyjącego już przywódcy. Niech pan zostawi Lecha Kaczyńskiego w spokoju. Bo naprawdę, dosyć tego. Co pan wyprawia, srogo wybrzmiał Sasin. Niestety, dobre chęci ministra PiS skończyły się tragicznie. Zarzuty, jakie wystosował pod adresem poprzedniego rządu, okazały się strzałem w stopę. Gdyby Jacek Sasin nie przypominał o tej rozmowie. Temat zmarłego prezydenta najprawdopodobniej nie zostałby w ogóle poruszony.